Cześć, to Diana z Bardziej Lubię Książki niż Ludzi. I ponieważ publikacja dzisiejsza wypadła na 8 marca, nie mogłam zrobić nic innego, niż opowiedzieć Wam o książkach o kobietach. Ale jakie to było wyzwanie wybrać tylko kilka? Bo wiecie, książek o kobietach jest mnóstwo. Naukowych, historycznych, biografii, socjologicznych, medycznych, feministycznych, psychologicznych itd., itd. A chciałam się zmieścić w 5 minutach, więc oto te, które wybrałam. I na pierwszy ogień idą żony. Krzywdzące jest mówienie o jakiejś kobiecie tylko w kontekście bycia czyjąś żoną, ale często to robimy i ja sama też się na tym łapie. I dwie książki nam uświadamiają i pokazują życie kobiet, żon, które są częścią historii, a o których nikt najczęściej nie wie. I o ile żony astronautów były swojego czasu popularne, cieszyły się sławą i miały swoje 5 minut, o tyle o żonach polarników wiedzą chyba tylko najwięksi fani tematu. Bardzo dużo książek też jest o kobietach podróżniczkach, z czego ja bardzo się cieszę. Wśród kanibali wyprawy kobiet niezwykłych, zostawiam tutaj Wam kilka nazwisk tych wspaniałych kobiet. Wśród nich znajdziecie na przykład Louise Boyd, pierwszą kobietę, która obleciała samolotem biegun północny, Fanny Workman, która była jedną z pierwszych profesjonalnych alpinistek, Ida Pfeiffer była jedną z pierwszych odkrywczyń, a z powodu płci nie mogła zostać członkiem londyńskiego Royal Geographical Society, Amelia Earhart była pierwszą kobietą, która przeleciała nad Atlantykiem. I podobną książką są też podróżniczki w gorsecie i krynolinie przez dzikie ostępy i dzięki niej poznamy wiele fantastycznych postaci, na przykład Margaret Fontaine, która przez 50 lat odwiedziła 60 krajów, by zbierać w nich motyle, czy Daisy Bates, która jest moim osobistym odkryciem, bo była australijską antropolożką pochodzącą z Irlandii, miała bardzo bogate życie, a znana jest głównie jako badaczka i obrończyni aborygenów. Ostatnio też pojawiła się książka Poławiaczki Pereł o czterech Polkach na krańcach świata. Michalina Isakowa, Jadwiga Teplic-Mrozowska, Ewa Dzieduszycka oraz Maria Czaplicka i wszystkie miały tak bogate życiorysy, że ja nawet nie będę próbować w tym momencie zamknąć ich w jednym zdaniu. W ostatnim momencie dorzuciłam też książkę Skandalistki, książkę o kobietach, które zamiast siedzieć w domu chciały rządzić, zamiast posiadania męża wolały podróżować, które musiały walczyć z segregacją rasową, uprzedzeniami, brakiem jakichkolwiek praw. Przeczytamy o postaciach bardzo dobrze znanych, takich jak Joanna Dark, Mata Hari czy Frida Kahlo, ale spora część nazwisk też będzie dla nas całkiem nowa. Kolejne dwie książki to zbiory wielu nazwisk. 52 kobiety, które odmieniły naukę i świat oraz 100 kobiet, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości. W obydwu znajdziemy moc inspiracji, mnóstwo ciekawych kobiet. To książki, które można czytać po kolei albo na wyrywki, wracać do nich cały czas, poznawać nowe nazwiska, a potem już w zasadzie na własną rękę szukać czegoś więcej o nich. Tegoroczną nowością są też Pionierki Internetu, książka, która opowiada historię kobiet tworzących nowe technologie, od wiktoriańskiej Ady Lovelace do programistek w XX wieku. I książka jest pełna ciekawostek, takich jak na przykład Harem Pickeringa, czyli były to kobiety, które liczyły i sprawdzały astronomiczne dane, ale jest też bardzo wkurzająca, bo jest pełna przykładów wykorzystywania kobiet, pomijania ich i bardzo wygodnego zapominania o nich, kiedy można się już chwalić i pozować do zdjęć. Blisko tego tematu są też kolejne dwie książki. Ukryte działania być może znacie z filmu, a jeśli filmu nie znacie, tego obejrzyjcie, bo jest genialny, to historia trzech czarnoskórych kobiet w NASA w czasach segregacji rasowej, były wybitnymi matematyczkami i pomogły urzeczywistnić amerykański sen o podboju kosmosu. No i są jeszcze Kosmiczne dziewczyny, teoretycznie ja nie powinnam ich tutaj umieszczać, bo jest to książka dla dzieci, ale tak mało się mówi o kobietach w przemyśle kosmicznym, że po prostu musiałam ją tutaj dać, przeczytajcie ją, poznajcie te kobiety, a ja czekam na dorosły reportaż w tym temacie. I na koniec jeszcze dwie książki historyczne. Posełki to fantastyczna książka Olgi Wiechnik o pierwszych kobietach, które weszły do Sejmu po odzyskaniu niepodległości. Brzmi strasznie, wiem, ale nie ma w tej książce polityki. Znaczy, jest, ale głównie jest to opowieść o kobietach, które mogły wszystko. I mogły nie dlatego, że miały łatwo, że ktoś im coś dał czy pozwolił. Miały mega trudno, musiały walczyć o to, co dzisiaj wydaje się nam oczywiste, a mogły wszystko dlatego, że same w to wierzyły i robiły wszystko, żeby tak właśnie było. I to jest bardzo wartościowa lekcja. No i na koniec jeszcze brakująca historia dziejów Anny Kowalczyk. To jest rewelacyjna książka, która opowiada historię Polski z naciskiem na kobiety. Można się z niej bardzo dużo rzeczy dowiedzieć. To taka historia polskiej kobiety w pigułce. Bardzo inspirująca, ale jednocześnie też bardzo, bardzo denerwująca, bo uświadamia nam, jak bardzo męska jest narracja historyczna. I tak jak wspomniałam na początku, to zaledwie malutki wycinek książek o kobietach. Szczyt góry, wielkiej góry lodowej. Jeżeli będziecie chcieli, to zrobię jakąś drugą część. A tymczasem dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że znaleźliście jakąś książkę dla siebie i będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. Do usłyszenia i pamiętajcie, w książkach jest więcej.